Wczoraj się bardzo, bardzo dziwię. Mieliśmy tak. Były takie projekty, jak w Polsce. To było takie małe na forum NLP Polska. Niektórzy są przedstawicielami NLP Polska, też takimi starszymi, to nie pamiętają, co się tam działo. No i to było takie małe radio, tutaj byśmy potem też zakręcili. Zaraz właśnie po pewnym czasie, właśnie na przełomie maja czerwca osoba. To była osoba Nikiem Borczu, która postanowiła z nami stworzyć duże ogólnopolskie radio do całego Pawła Grodzicy. Jako, że miał facet już doświadczenie, postanowiłem z Kajatę, bo ja z Kajatę właśnie włożyłem to jako SDF, postanowiliśmy to jakoś tak sfinalizować. Czy dojść do ustalenia, jak to uruchomić i tak dalej, jak to przekształcać. Jednak to jest ten cel, że są pierwsze rozmowy między Mordulem, właśnie mną, Mordzią i Kajatą. Po co nam uchowu? Ci, co znają Mordula, można pomyśleć, że dlatego, że na przykład budkę stawiał na studiu. Nie, on nie był tam dlatego, że budkę stawiał. To on nie pije za bardzo piwo. Tylko on nas spiknął. Spiknął nas właśnie w z Kajatę, żebyśmy ostatecznie jakoś połączyli siły. No i wtedy zaczęło się ustalanie, jak to mamy uruchomić, plany wstępne i tak dalej. Wtedy właśnie zawarliśmy taką ścisłą współpracę. Ale pod tą zawarciem ścisłej współpracy było tak naprawdę po prostu wchłonięcie. Po prostu wchłonęliśmy echo pomyli, no lekcjami kół. Czyli właśnie wciągnęliśmy młodeczkę do projektu. To właściwie jest od początku. Tak samo jak ja. Potem jak żeśmy zaczęli zbierać ekipę z pobocznych ludzi, którzy stanowili, innych jeszcze osób z echa, z rzeków od nas, trochę się ich zebrało. W końcu postanowiono zrobić wybory na nazwę. Nikt nie ustalał odgórnie, jaka będzie nazwa. Każdy mógł swoją pozycję dać. Nie będę przytaczał, bo nie pamiętam dokładnie, ale niektóre propozycje były strasznie dziwne. To były jakieś superkucyklowa masakra radiowa, czy coś takiego. Też takie nazwy padały. I o dziwo ktoś na to głosował. To ja nie wiem. Powiem nawet disco. No, disco, czy nie mogę. Może kiedyś prowadzimy taką audycję. Mogę prowadzić. Disco! Więc ostatecznie w wyborach wybrał Radio Rainbow, bo było szybkie, chwytliwe, jako maskotkę można było grać od razu, jak się samo nasuwa na ryszard. No i właśnie ta nazwa wygrała. No i oczywiście potem znów szukaliśmy jakichś kilku osób, ale wstępnie zapisywaliśmy, jak ma wyglądać komórka. Planowo mieliśmy w ogóle wystartować w ciągu maksymalnie miesiąca. Czyli mieliśmy teoretycznie wystartować w lipcu, wystartowaliśmy we wrześniu. To pokazuje bardzo, to nie wychodziło, żeby to wystartowało, a we wrześniu to już było tak, że wisiał ten projekt na włosku. Ale po kolei. Rozpoczęliśmy potem pracę nad stroną internetową, konkretnie ja zacząłem pracę, ponieważ byłem techniczny w tym radiu. No i jak już to tak sobie trwało, na przykład maja, czerwiec, jakoś ten czas leciał. Doszliśmy do lipca. Teoretycznie mieliśmy nawet założyć stowarzyszenie z tego tytułu, że mamy radio. To był pomysł, który połączam. Postanowił, że dzięki temu będziemy mieli dotację z ludzi. Ja tak troszkę z przymuszeniem oka potrzebny ten pomysł, no chwila, radio internetowe dla pana. Stowarzyszenie założymy, fundację, może firmę założymy od razu. No cóż, ten pomysł był jedynie na papierze i na szczęście został tylko na papierze. Zaraz po tym, w międzyczasie już został rozpisany konkurs i zaraz po tym, jak to stowarzyszenie zostało oddelegowane, logo zostało stworzone. Logo, mieliśmy konkurs na stworzenie maskotki dla radia. Jednak ja nalegałem na to, żeby to było ostateczne. Niestety to się nie za dużo osób zrozumiało, o co chodzi. Nie wiedzieli, kto to jest flatek, i dawali zupełnie co innego. Jakieś zupełnie radowe kłóce. Myślałem jakieś oski. Mówię, że nie chcę osków, tylko chcę coś z flatek. Najlepiej właśnie taki poziom, jak mamy aktualnie w logu.
bo to akurat samo się nasuwa, prawda, je. No i cóż, to zostało stworzone. Pomysł, czy wykonanie tego logotypu, który tutaj jest, został wykonany przez Ostora Rybuki, którą pewnie już znacie, bo jest tutaj na tym programie w kursie specjalnym. Mieliśmy również Rybaka, który wykonał nam do wersji lektorowej wraz z napisem, a wszystko było również dzięki, było przeze mnie ustalane, w jaki sposób ma to wyglądać. No i logo zostało stworzone, które było fajne. Ale jednak, jak się znalazł się w końcu osoby, którym się to nie podobało, że trochę za długo jednak działa, że za dużo się robimy, a za mało jest konkretnie. Za dużo tego wszystko wokół. I właśnie w końcu postanowił zrezygnować z uczestnictwa w projekcie. Nie o tego mowy na gadu, jeszcze o dziwo używałem. Ponieważ znalazł pracę, tak mi napisał. Nie wiem, w jaki sposób to miało się kolidować, że znalazł pracę, teraz już odejdę. Mówi też o takim stylu, że on miał zaplanowane, że w tym momencie będzie miał pracę i gdybyśmy nie wystartowali wcześniej, to jakby to inaczej wyglądało, no ale nie wiem, jak właściwie sobie to wymyślił. No ostatecznie on zrezygnował i teoretycznie zostałem tylko ja z jako głównymi koordynatami projektu. Choć jednak mimo wszystko się okazało, że tego pracy nie było. W międzyczasie ja zrezygnowałem z aktualnego projektu strony internetowej. I rozpocząłem drugi projekt. Od razu. Który zajął mi chyba latem 3-4 tygodnie. W tym wszystkim pojawił się stabul. Pamiętaj, to jest stabula. Są to chyba dwa stabula. Stabul też był grawił naszym od początku, tylko że stabul po prostu był prezenterem. Doszło do konfliktu. Takiego, w którym nawet nie uczestniczyłem, ale tak nie uczestniczyłem. Po prostu dowiedziałem się, że ja byłem ten zły i kazałem Wolfowi, no, wypadł z radia. Mimo, że tak nie było, ale Stachul tak to zrozumiał. I Stachul mimowolnie mnie oddelegował od projektu. Kazał wszystkich, którzy byli związani z tym projektem już przed startem, kazał po prostu się do mnie nie odzywać. Do wszystkich, do których pisałem, nikt mi nie odpisywał. No cóż, ale chyba. Zresztą może też nie odpisywał. To on też jest zły. Więc, no cóż, no ja postanowiłem jakoś działać. Jakoś działać w tym kierunku. Gdy dowiedziałem się potem od Mogula, że Stachul zadecydował i to było właśnie połowy sierpnia, kiedy już skończyłem stronę, bo zacząłem wtedy po skończeniu strony postanowiłem jakby ściągnąć ludzi, no bo już strona gotowa, no to właściwie jest wszystko prawie że gotowe na to, żeby wystartować. Ze Stachulem się skontaktowałem, wyjaśniłem wszelkie nieścisłości i przywrócił mnie do projektu. Wspaniale. Udało się wrócić do projektu. To byłem techniczny, nie wiem, czy już nie rządzić, i już nie rządziłem wcale. Nic nie zrobiłem, no ale cóż. I zaczynają się wypuszczać pierwsi ludzie. Bo Stachul, ja powiem, jak to Stachul miał. Można to właśnie zadowolić, jak Stachul przyjmował ludzi do rady. Co to robię? No to jest. No i tak to wyglądało. Pisał do ludzi po prostu. Czy chcą ludzie do radia? Tak, okej, okay, jesteście. I wrzucał kolejną osobę do worka naszej redakcji. Najgorsze było to, że tych ludzi trzeba było przeszkolić z używania programu do nadawania. Trzeba było ich przeszkolić, jak w ogóle funkcjonuje radio. Trzeba było ich wypytać o to, jak są ludzie ustawieni w ramówce i tak dalej. Tych ludzi było kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt w pewnym momencie. I to były osoby, które kompletnie nie było w ogóle zgrane w tym wszystkim. W tym czasie nawet już Hayate zrezygnowała, no, o czym tutaj nie wspomniałem, ponieważ ona tak odeszła z tego projektu po prostu tak w długim wyjściu. Kompletnie nie informuje z nikomu, po prostu tak jakby sobie już olała sprawę i tyle. Więc na tym polu bitwy o start zostałem tylko ja jako ten jeden z głównych i Stachul, który
przejął władzę. Dobrze, to mam dwa intelekcje. Zobaczmy. Jak możesz? Przyszłam uczyć z mojego szefa. I mojego wiceszefa. Tam po prostu takie zapytanie. Z jakiego programu nadajecie? Z jakiego programu nadajecie radiej? Za radio czy też innego typu? Jako software dla automatyki, czyli autopilot, to my mamy taki... Shoutings. Jest sobie, to jest wiedza działa. A my wszyscy korzystamy z samotestera. No wiem, bo kiedyś też byłem u mnie w szkole coś takiego z radiem i internetowym, to za radio korzystałem. No, też widziałem te programy. Dużo jest tych programów, ale... No cóż, ja może jesteśmy już sobie testerze, ponieważ ja go najlepiej znałem i dzięki temu mogłem ludziom mówić, jak on działa. Wracając do historii, to już jesteśmy na końcówce, czyli wrzesień. Ruszali się kolejni ludzie i to elektrycznie zostało tych głosów. Ja, Stachur, Moldecz, co ciekawe, ja potem do niego napisałem, musiałem, że odszedł z projektu, on był dalej zainteresowany. Tak, zdecydowanie. Ciekawa. Taka ciekawa. Był jeszcze tost, który nigdy nie chciał zrobić, bo uważał, że to jest jakaś trzecia rzesza. Ja się będę robił, wydawałem. No i miał rację. No i ta rada, o której no, w sumie myślałem, że jeszcze jest w ekipie, ale w sumie już tak za bardzo nie było. Scena otrzymała ostatnie ślify, wypuszczali się prezenterzy. Zostały to grupy prezenterów, co oczywiście usprawniło to, że mogliśmy lepiej się zintegrować i mogliśmy to wszystko zrobić o wiele lepiej, szybciej. I w końcu ten start był. Powiedziałem, że musimy wystartować jutro, wystartowaliśmy 11 dnia, to było 9 września, 11 września wystartowaliśmy i to była środa. Nasi słuchacze, którzy pewnie doskonale znają audycję nadawania z Pony Wilk, to wiedzą, że ona jest środowa i właśnie wtedy była pierwsza audycja. A prezenterem był właśnie Młodecz. Więc straszny trener. Bał się, że ktoś go będzie słuchał. Przecież i tak ludzie nie wiedzieli, że wystarczowaliśmy. Właśnie wyglądało to strasznie, bo zostałem po kościanie, jakby ktoś była u mnie strzelanie. Pierwsze tak moje było wrażenie, że nie byłem w stanie wyrzucić z siebie czegokolwiek. Straszny się stosował. Każdy ma sobie pierwszy raz. No i cóż, wystartowaliśmy, udało nam się jakimś cudem, ale jak widzicie, od maja do września to jednak kawał czasu i jednak ta droga, nawet nie mówię szczegółów odnośnie tego wszystkiego, bo to jednak mimo wszystko jest no, bardzo, bardzo dużo tego. Natomiast dużo tych mniejszych, większych rozmów, to nie wiem, bo to trzeba było wyciągać, był z nawierz. A nie tak mam problem. We wrześniu strona wyglądała tak. To nie jest screen, który ja robiłem, więc trochę nie widać różnych rzeczy, między innymi czcionki są złe, tylko to jest web archive, który miałem dzisiaj. Tak wyglądała nasza strona na samym początku. Już raz stawialiśmy na coś takiego jak meetingowy rozkład jazdy, czy gdzieś o meetingach. To było przed Mindful Conventem drugim w zeszłym roku. Informowaliśmy o tym, chociażby, że była polska wersja, serwis. Jakieś dokumenty powstawały i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, minął rok, a scena się zmieniła na taką. Teraz nie mamy trudnych rzeczy, które mieliśmy wcześniej, ale mamy też inne rzeczy, których też wcześniej nie mieliśmy. Chociażby zamawianie utworów, o czym będę potem wspominał, no to jest jednak ewenement na skalę taką w realiach internetowych. Nie często się to spotyka. Przynajmniej nie w takiej chwili wypisowane ekranie. I właściwie po co my to robimy? Bo wielu ludzi się mnie pyta, po co ja w ogóle piszą mi coś w stylu ha 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 ha, po co to już takie ujowe, kucowe radio XD. Pomożemy! Jedno to pomożemy, a drugie, ponieważ uważamy, że to jest miejsce, gdzie ludzie mogą po prostu na zwyczajnym świecie rozwijać pasy związane z takim, może nie z stylikiem, czy podcastem, bo u nas może być wiele rzeczy. Miksy, podcasty, audycje. Można się sprawdzić jako newsman, można sprawdzić jako edytor. Więc no, dużo rzeczy jest takich, które można robić i u nas się można sprawdzić na takim prawdziwym gruncie już.
że można rzeczywiście coś na to robić. Więc jesteśmy taką jedyną pełnoprawną stacją kredytową na polskim. No i to oczywiście nasze podstawowe cele to po prostu spotkanie potrzeb muzycznych handlowych. Czyli oczywiście informujemy o nowych kawałkach, prowadzimy pod listę, notowania i tak dalej. Mamy aktualną swoją audycję, staramy się użyć jakichś fajnych sporankach i tak dalej. Dużo o tej muzyce można by mówić. Ale no, oczywiście staramy się promować ciekawych wykonawców, również polskich wykonawców. Bo mamy takiego jednego polskiego wykonawcy, który jest u nas bardzo popularny i siedzi z tyłu, w trzeciej drzwi. No i chcemy, aby właśnie ta rozgłośnia nasza radiowa była takim dostawcą kluczowego kontencji. My nie jesteśmy jak RGR, bo RGR ma też inne ceny. Niby teoretycznie, jak RGR mamy również swój serwis zakładowościowy, ale na przykład RGR zbiera również fanfiki, my się fanfikami kompletnie nie zajmujemy, bo dużo audycji mamy czas. No i kluczowe czytanie żywo. Więc tak naprawdę my się zajmujemy na przykład fanfikami w inny sposób. Zajmujemy się również innymi rzeczami, którymi w ogóle się RGR nie zajmuje. Mówimy o audycjach, podcasty to jest chociażby, artykuły publicystyczne, takie bardziej cykliczne, bo na RGR publicystyka to zazwyczaj wygląda tak, że to jest artykuł, który ma dwa akapity. Tyle to ja robię na newsa, więc no, to pokazuje podejście, bo troszkę RGR podupadł, nie powiem, przez ostatnie lata i niestety troszkę tam tak. Newsy się zaczęły robić takie bardzo króciutkie, na 2-3 zdania, bo moim zdaniem jest na przykład nie do pomyślenia. Ja staram się bardzo szczegółowo newsy określać i przynajmniej pisać na duży jeden akapit, albo przynajmniej dwa, a nie na 3 zdania. Bo to jest, to już prędzej można lubować. A jaki jest też ten nasz content? To właśnie audycje słowne, słowo muzyczne oraz muzyczne słowne, no to jak mówiłem, kreskowe czytania, czyli niszy czytamy na antenie. Słowo muzyczne, czyli na przykład, no większość audycji naszych, to jest słowo muzyka, no oraz muzyczne, czyli na przykład flightnik, z którym flightnik w ogóle się nie wypowiada. Bo ma słaby głos. Od czego właśnie mamy system wyjania piosenek. To jest taka nasza super nowość z sierpnia tego roku. Wprowadziliśmy coś, co ludzie bardzo, bardzo chcieli od dawna. Czyli po prostu sobie wchodzą na stronę, klikają zamów utwór, wybierają z bazy, klikają zamów i po prostu zaraz ich piosenka leci. To jest dla nich po prostu, jakby nie wiem, mieli gwiazdkę szybciej niż nawet niż w lipcu. Po prostu wspaniała sprawa. Tak się ludzie cieszą. Ja się również cieszę, że się ludzie cieszą. Autorskie podcasty. Dużo mówię właściwie o tych podcastach, a ta prawda jest trochę taka, że te podcasty to będą też miały robić, a nie robić. Więc możecie je wymienić. Artykuły publicystyczne to Kulat zaczął wodę rzucać. Stawiał się swoje. Tak, sprzed 5 miesięcy. Rzuca artykuł z Prima Aprilis. Kiedy? Wrześniu. I potem facet pisze komentarz, dlaczego Prima Aprilis, skoro nie ma Prima Aprilis. Oprócz tego rekomendacje świata oraz fandomu. Live stream oraz relacje z konwentów. Na przykład z tego panelu konwentu będziemy mieli zapisane prawie wszystkie panele z głównej sali, czyli sali Celewski. Będziemy mieli relacje, które będzie zrobione przez naszego montażystę, czyli Kamil Górzyński. No. Będziemy mieli tam dużo różnych szczegółów. Pewnie jakiś jeszcze wywiad się znajdzie, jeżeli znajdziesz czas, żeby coś... Parę paneli i innych jeszcze. Co? Innych paneli jeszcze będziecie... No, jeszcze inne panele też się może podmieniło. No i wywiady to już mówiłem. W każdej formie robimy. Robiliśmy wywiady z Szóstym, z Ziomem, to robiliśmy tekstowe. Z Mrozińską wywiad jest z trzeciego Warszawskiego, akurat na YouTubie. Na antenie jeszcze wywiadu żadnego nie mieliśmy, ale może zrobimy. Nie wykluczą takiej możliwości. No i cóż. Ekipa. Dużo ludzi się przewinęło.
przenoszę ramion. Mówię, no kilka się osób nawet było w pewnym momencie, ale ja ich nie będę w ogóle wymieniał, bo to były osoby, które w ogóle nawet nic nie wniosły do tego ramion. Ja bym wymieniał osoby, które przynajmniej coś jednego wniosły do ramion. Oprócz Bogula, bo Bogul to tam tylko nas widział. Więc naprawdę ich było dużo. Co ciekawe, się tu nie wymieniłem. No bo ja nie jestem w radiu, no. Ty jesteś tylko w Wielce. No właśnie. I to jest aktualnie lista osób, które już się przewidują w radiu i coś wniosły. Te, które są mniej poświetlone, to są osoby, które już nie są w naszym radiu. Jest to kilka, no nie kilka, jedna osoba, która była w naszym radiu i już nie jest. Pozdrawiamy. Zgadę, tak, który prowadził swoją audycję 17 Księżyca. Oprócz tego, tu mamy już Mordercza, jestem ja, Leset, wiadomo, organizator lata gdzieś, Elionek, to proszę, ironizowała mi czekoladę, Krajnik, który sobie siedzi z Twilight, Szczegółowa, Nisi, który nie wiem, Nisi pochodzi do domu. No to wiadomo. Fajerskar, Ludwiczka, Raven. A Fajerskar miał być. Co? Fajerskar miał być. Miał być, ale... Jest! Jest, ty Fajerskar. Chyba nie widzisz części. A, no, spoko. Ludwiczka jest oczywiście też udzielny. Udzielna. No. Lili jest, który śpi. Zabawajcie mu. Ciężko jest teraz. No więc dużo się przewinęło osób, ale to są najważniejsze. Te osoby, które moim zdaniem najwięcej wniosły coś do rania. Było kilka takich osób jak Snitch, który go właśnie naprawdę tak polecił, żeby był prezenterem. No zrobił dwie audycje, po czym on sprawę. Na się dogadać z drugim. Teraz będzie temat rzekł. Naprawiłeś tego bota? Bo to lepsze, to jest w ogóle, to jest rzecz, która jest lepsza od w ogóle audycji. Audycja bez problemu, że... Właśnie, ta audycja bez problemu, to jest w ogóle coś niesamowitego, jeżeli u nas nie ma problemu technicznego, to nie jest audycja. Coś musi się dziać. Rekordzistą, jeżeli chodzi o problemy techniczne, był właśnie nasz były prezenter. Ale on nie odszedł z tego powodu. A swego czasu to miał nawet taką sytuację, że mu kompletnie nie było puszczanie muzyki przez broadcastera, no. Więc wziął mikrofon, zaczął puszczać przez głośniki i powiedział taki sposób. Ponoć ludziom się podobało. Ale 3 godziny na audycję bez muzyki też działało. Muzyka na jest improwizacja w scenariu to jest... to jest duża rzecz. No bo to technicznie wszystkie mają, no ale u nas to już po prostu salę. Za dużo mamy. Ostatnio nawet ja miałem problemy techniczne. No ale zresztą teraz mamy też kolejny problem techniczny, bo na wszystkie zawodnie pisane też nie do końca dobrze działa. Już przed MNK się zdążył zepsuć. Idealnie. Miał o nim dużo mówić, a teraz nie będę mówił za bardzo, bo co tutaj mówić. Jak nie działa? Znaczy działa, ale tak nie do końca dobrze. Na przykład nie wiadomo jaka jest kolejna. No ale jak zamówisz piosenkę, poleci kiedyś. No, jak zamówię, to na pewno poleci. No. Tylko nie wiesz kiedy. Przecież nie chcemy zaskoczenia. No bo wiesz, jak problemy techniczne często miał. Lightning miał dużo problemów technicznych. No, ostatnio puszcza w takiej jakości, że to prędzej, to już wolałbym słuchać pracy, jak działa. No, teraz to poprawiłem. Wcześniej miałem taki dziadowski problem. Nic nie widzicie, no. U nas problem techniczny właśnie miał każdy. Nie było osoby, której nie miała problemu technicznego. Nawet ja po pewnym czasie, mimo że byłem przeciwliwy i dawałem radę bez problemu technicznego, w końcu mi tak mam taki sam, jak byłem panka domem. I zacząłem głupoty gadać poza anteną, a się nie zorientowałem, że to wszystko poszło wetem. Się zorientowałem dopiero, bo był o streama wtedy na poprzednim softwareze to... Dwie minuty. O, dwie minuty wcześniej było opóźnienie i po dwóch minutach się zorientowałem na czasie, że się z czegoś ludzi śmieje. Oczywiście Karasko, bo to akurat z nim robił audycję, a on akurat z nim robił. Więc problemy techniczne to u nas było temat.
rzeka, można byłoby mówić i mówić o tych problemach, tych ludzi. Ale co tu mówić więcej, zresztą jakbyście posłuchali, nawet nie wiem, w tym tygodniu, jeżeli coś będzie jeszcze jakaś audycja, ktoś znów nie pomyśli sobie, że chce być wolno, to pewnie jest jakiś problem techniczny będzie, więc będzie można samemu to usłyszeć. Dużo mówiłem o tym, jak tutaj działamy, jak staramy się promować i tak dalej, że jeździmy konwenty, plakaty, które zwieszaliśmy swoje, mamy przypinki i smycze dla ludzi, które potem będę rozdawał. Ale jak właściwie się przekłada na praktykę? W statystykach nie wygląda to aż tak źle, ale też rewelacji nie było, chociażby w wakacje, żeśmy bardzo mocno zwolnili, choć rozumiem, okres wakacyjny to jest zawsze okres, który nie jest. Wygląda nie jest się, wygląda to się tak. Dużo sesji na dzień to mam około średnio teraz około 20. Użytkowników unikalnych to jest od 100 do 120. No to tak sesja to jest troszkę więcej, naliczany jest w inny sposób. Odsłonamy dużo, ale nie przekłada się to na jakiś sobie bezlekan, bo my już działamy właściwie jako nonprofit, tak? Ja już wczoraj wpakowałem tyle pieniędzy, że część osób to tyle nie dostaje kieszonkowego w ciągu roku. Więc naprawdę to jest duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o finansowe, ale moim zdaniem warto, ponieważ po prostu lubimy to, co robimy. Możemy to robić. Na Facebooku to jest ciekawa statystyka. Facebookowa to jest ciekawa statystyka, bo mi pokazuje, jaki mamy właściwie talent. Na aktualną chwilę mamy 568 lajków. W ciągu roku no nie jest źle. Może zaledwie w końcu tysiąca. Tak. Najważniejsza statystyka to jest ta statystyka. Co ciekawe, największą grupą naszych słuchaczy są dziewczyny, ale nie takie, przynajmniej nie w moim wieku dziewczyny. To jest takie, że musiałbym zaglądać do dowodu osobistego, gdyby miała. Więc no, 13-17 to jest nasza grupa docelowa. Nie ma co do tego wątpliwości kompletnie. 28 to są dziewczyny, a 27 to są faceci. To w sensie kto pomógł zagłamać prawie wśród dziewczyn 13-17. Ale to wiesz co, to tak wyszło jeszcze przed jakąś, wiesz, to też tak szło widać, było, że dziewczynki tak bardzo chętnie to słuchają. No, też to pomożcie. Bo na przykład katastrofalnie to już wygląda, to wygląda się na 24, już tylko 14% dziewczyn. Gdyby ja mówię, że w ogóle są jakieś procenty u dziewczyn, nie? Bo tak gadasz tego na pizzerze. 27% to już faceci, wiadomo, bo tutaj więcej zawsze, bo w tej wyższej grupie jednak Pegasus to jest szybciej wygrywają. Już nie chcą wrócić chyba. Chyba, że sobie jest. Grupa 65+, to jest chyba błąd statystyczny, bo to ja nie wiem, co już. Chyba, że flight nie nie, flight nie jest już 25-36. To jest w tych 3% najmniejszy. Miałem jeszcze powiedzieć o statystykach YouTube, ale już statystyki na YouTube znowu przestały działać. Dziękujemy Google. Teraz tak. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz jest okazja. Możecie spytać właściwie o wszystko, co jest związane z Radiem. Odnośnie spraw technicznych, odnośnie tego, co robi się poza anteną, jak to wygląda. W przypadku każdego z prezenterów, nawet każdej części prezenterów jest tutaj byłych, aktualnych, jest tutaj na tym panelu, więc osoby mogą po prostu wam odpowiadać. Proszę. Rozumiem, że Radio Jej to jest projekt, który dalej się rozwija. I czy wy dalej werbujecie ludzi? Tak, werbujemy cały czas ludzi, bo staramy się dojść do... Docelowo chcemy, żeby było tak, żeby było 7 audycji w ciągu 7 dni, czyli była przynajmniej jedna audycja dziennie. Żeby było po prostu zróżnicowane. To jest dla minimum. Aktualnie tych audycji jest chyba 4 albo 5 tygodniowo. Nie jesteśmy strasznie daleko. No i mamy jeszcze jedną audycję cykliczną, czyli po 20 miesiącach, która się pojawia zawsze na koniec miesiąca, po głosowaniu. Dlaczego jest tak mało tych prezentacji, jak ktoś mówi, a tak dużo Sweetie Bota? Czemu jest tak dużo Sweetie Bota? No, Sweetie Bota już nie ma.
No, aktualnie to spadły, no ale tak czy inaczej z tego protokołu. Nawet dla tego, no, wiesz, no trudno, żebyśmy znaleźli, nie wiem, całą karę, żeby każdy po tam program, wiesz. W normalnym radiu to jest tak, że masz po prostu program rozpisany. Poranek jest 6:10, od 10 do 16 jest popołudniówka, od 16 do 18 jest lista, od 18 do 22 jest program wieczorny, od 22 na przykład też jest. No wiesz, nie chodzi, że non stop, nie? Tylko że to jest, no, mało tych. No to mówię, no. Ciężko ogólnie znaleźć w naszym panowie ludzi, takich, którzy mają predyspozycję, którzy mają głos, mają kondycję, potrafią dużo czasu jeszcze. No i już mają czas, bo główny problem też jest taki, że te nasze audycje, no, powiedzmy, że średnio trwają półtorej godziny. Często bywa tak, że po prostu osoby, które nie przeglądają regularnie rachunki, to spotykają się właśnie z sytuacją taką, że najczęściej jak włączą w rozsądnym momencie radio, to słyszą właśnie tylko i wyłącznie swój głowa. I tutaj jest duży problem. Ja akurat sam prowadzę 2,5 godziny audycji, ale ona jest. Niestety, jedyna najdłuższa, a jeszcze jedna. To jest KNC. Jeszcze takie techniczne pytanie. Dlaczego się jakiś sprzęt używać na nadawania, dajmy na to? Czy tylko mikrofon i coś profesjonalnego? No i ogólnie używam po prostu komputerów, nie? W naszym studiu, jak to się nagrywamy studio, w naszym studiu jest nasze biurko po prostu. Ewentualnie ktoś może jeszcze na czymś innym. Nadal. Jeszcze tak ciekawości, trzeba mieć dość dobry internet do tego, kategoriówka nie da rady. Dzisiaj to już nie jest potrzebne. Ja na przykład na poprzedniej MLK nadawałeś telefonem. Nadawałem audycję na żywo, która była nadawana w dobrej jakości. Bardzo dobrej mojej zajmowości, wystarczającej na tyle, 28 MB3. Nadawaliśmy właśnie tę audycję na żywo z internetu zwykłego, 3G. Więc to mnie wcale on nie był taki szybki, bo to tam zasięg nie łapał, ale prawie gdzieś około 20 kilobitów na sekundę przy ściąganiu to. No, te pakiety nie są takie duże, to jest 15 do 20 maksymalnie kilobitów. To jest. Łączenie zapycha. Łączenie zapycha, to nie potrzeba. Nie potrzeba. Kiedyś rzeczywiście, lepiej by to było wymagające, bo łącza mieliśmy słabe. Teraz każdy, no przynajmniej tam ma na 1 mega. Jak ja się to bawiłem, to już 8 lat temu było. No, z 8 lat temu to tak, więc jak radio internetowe, to ktoś musiał być naprawdę dobre łącze, bo część to jeszcze nawet na modemach leciała, no, był a część miała tak, na 128, a to 128. Właśnie, bo jeden komputer miliony tego w kole i z tego właśnie szło. No, to właśnie tak to. No, teraz to już internety są szybkie, to już nie trzeba się przejmować za pan. Już się ma pan nie szybki. Ktoś się tu chce? Aż. A gdyby ktoś na status, jak tak będzie, stworzyć sobie własne rady, zobaczyć, czy to jest jego rzecz. To sam laptop, to mu powiedzmy i kilka programów wystarczyło. I serwer. To jest najważniejsze, że trzeba mieć serwer. My mamy kompresa, za którego trzeba płacić. Mam właśnie cloud, bo on jest umieszczony w zlokalizowanym serwerze. No i my na przykład płacimy za niego $5 miesięcznie. To nie jest może jakiś strasznie duży wydatek, ale na jednych jest taki to wydatek dosyć spory. Ale można oczywiście skorzystać z innych ofert, choć w Polsce powiem szczerze, że nie ma fajnych ofert, żeby testować tak naprawdę. Jak już chce się coś konkretnego, to trzeba po prostu sobie taki zwykły serwer. Ale wtedy też trzeba mieć jakąś wiedzę na Hollywoodzie, żeby sobie zainstalować aplikację. Chcesz sobie spróbować same to, czy potrafisz postawić takie radio, czy potrafisz się z nim połączyć, to możesz nawet na swoim komputerze serwer postawić. Ale jeśli chcesz już mieć jakiś odbiorców, no to musisz mieć jakiś serwer stworzony, łącze, bo wątpię, żebyś miał w domu takie łącze, żeby być w stanie, powiedzmy, chociażby 5 osobom wysyłać jednocześnie. I w takiej samej jakości. No, bo to jest, trzeba mieć w takich momentach, jeśli coś jest nowego, no to trzeba mieć symetryczne, czyli na przykład 10x10. To wtedy jest ok. I wtedy też kosztuje. Nie wiadomo, czy to nie jest tanie serwer. Słuchaj, pod Wrocławiem mają światłowody 300x300 za 60 zł. W Warszawie 1x1 za 500. A jak to jest z tymi domenami właśnie na internecie, mieć domenę jakoś tam płatną? Mogą tak na rok kosztuje? Nie, tak, domenę się kupują z innego. 6 dni. Mieliśmy na początku Google domenę .pl, ale że ją miał, że ją kupował w Orczu, a w Orczu mi nie chciał tej domeny oddać, to ja zdecydowałem swoją, ale jej pewnie nie. Tak jak tej pory zostało. Radio .net według mnie lepsza jest. Bo w przyszłości możesz stworzyć sieci radio jej, tak? No, tak. One odgrywają. Ktoś jeszcze chce? Dobra,
Takie to uczucie być końsko słabym. Wiedząc, że twój głos wszystko rozpoznaje. Słabnie, ponieważ dużo osób nie rozpoznaje mojego głosu. A tym bardziej tego, który jest aktualny, który jest w ogóle strasznie zakrytnięty i zmęczony. To nie jest fajne, że to uderza. Aż to jest ciężko mi powiedzieć. W przeciwieństwie do mnie, przynajmniej z tego cichego, pewnego, czyli największego pana, który wchodzi zawsze, nie zawsze, ale wchodzi na miejsca i nie jest taki cichy na mnie. Znaczy, kwestia rozpoznawalności to ciężko powiedzieć, ponieważ szczerze mówiąc, tylko jedna osoba mnie poznała po głosie, to był akurat mój znajomy, z którym się wziąłem pierwszy raz i to był na pomnicie, który jednak w rzeczywistości nie będzie istniał. Tak to zwracać ludzie młode, a w internecie jest kot młody. Dlaczego? Ta kwestia. To wynika, znaczy, to młodeż to często wynika z tego, że końcówkę audycji staram się zawsze większyć tym swoim bur pozdrawiam. Czyli możemy powiedzieć, że z tego bur to wynika. Inna historia, kota, albo w tym przypadku też i towarzysza, powiedzmy, wynika z mojej działalności na FGE, gdzie ja sam zaczynałem swoje aktywne udzielanie się w fandomie. I to na samym początku było zajmowałem się fanfikami. Tam powiedzmy, że to było coś na kształt krytykowania fanfików, choć przecież z początku znacznie nie wyglądało. I jakoś jak wchodzę do tego fandomu, nie byłem przekonany, czy ja zdołam się przemóc i nazwać się kucem mordeczem. Więc uznałem, że lepiej będzie zabawić się w kota mordecza, który z kolei jest operatorem bulldozera i jeździ po mapie. Ale to razem by go znał. No nie, ja to we. Bierzesz mi coś od razu? Minął już ponad rok. Gdzie są wasze OC? Ja zrobię mi, jest. On jest kotem, tak jest pierwszy, to on ma skórę. Raz. Nie zrobiłem. Mój ocek jest w trakcie próbki. O, ponad rok. Nie, ponad rok. Ponad rok temu to ja będę nie myślałem. Ale kiedy będzie? O. Chyba czy w końcu sesję na siebie. Chyba tylko nie chcę, żeby to było tak dalej. Ktoś oprócz Bladypanka, to nie zada jeszcze jedno głupie pytanie. A nie zadaję. Już była taka audycja. A może pytanie do Bladypanka, kiedy wrócisz? A zobaczymy, może... Zobaczmy się zastanowić teraz. Chciałbym przygotować jakąś ciekawą historię, żeby wrócić. To tylko najlepsza jego audycja po Cieniu Księżyca. Tak naprawdę. Ja nie jestem podobny. Co? To edycja była najlepsza tych wszystkich. Tak? Zwłaszcza ta, którą mam nagraną z lutego. Tylko jedną? Ja mam cały zestaw. Znaczy ja słuchałem, bardziej słuchałem niż... Tak, chodziło, że Dixie cytowałem... Mam taki super internet, gdzie jeden odcinek z MLP ściąga 3 godziny, 150 mega. To wiecie. Jakie co to ma? 3 godziny to ja wrzucą 150 mega. Oczywiście coś ma. Jakoś tam mediówkę. Na 8 giga zblokowano. W takim razie w końcu wody przejdzie do tego, co chciałem mówić. Czyli wow, nikomu nic. Zobacz, mam oczy. Mam tu smyczki na szereg. Podnieś się go. Dostań się. Że będę jedno znowu. Ale ja będę znowu. I ci, którzy są naszymi słuchaczami, myślę, że nie będę im podał, żeby w żaden sposób sobie nie podalić się z takimi pytaniami. Muszę uważać też na pytanie, ponieważ Bladypak był w naszej grupie i dużo rzeczy już nie. Ale on chyba brać udziału nie może, tak jak ja. Nie, bo możecie brać udział. To jest kompletnie. Zawsze sam. Zostałeś. Też fanty zostały. Ja już smyczki dla Nadiusa. To już rozdałem, więc
reszta to już dostępne dla ludzi. No i tak. Miał pierwsze pytanie. Takie dosyć proste. Kiedy... O której godzinie rozpoczęła się pierwsza audycja w radiu? Chodź. Słuchaj, ciebie gratuluję. Była godzina 18. Dużo już się myli, ponieważ mordę czy teraz. Nadaję 19.30. Nie, no, 18.30. Przeżył sobie o godzinę. No dobrze. To teraz takie łatwiejsze, można powiedzieć. Kiedy wystartowaliśmy? 15 września. Chcę wypowiadać i podnosić. A teraz to najważniejsze. O nim wspomniałem na audycji, rodzinowej, którą mieliśmy ostatnio. Dotyczy właśnie naszego najnowszego systemu. Jaka jest najczęściej zamawiana piosenka w naszym radiu? Zależy od tego. Tak. Pan zamawia. To myślisz sobie, żeby ciągle zamawiać ten punkt. Nie, to nie zalecało. A może już właśnie nie wiem kto? No przydało się, że tak nie wiem. A rzeczywiście, może się wydało. Ja może nie wiem. No dobra. Teraz z łatwiejszych. W naszym radiu, w dialogu muzycznym, mordercz prowadzi swoje akty publicystyczne. Jaka to jest scena? Wyobrażałem sobie fanfiki. Właściwie to tobie było, ty już to pytałem, ale sobie radę rozsądzę. A więcej to już nie wybieram, bo będę musiał wstawać książkę. A to znowu stać na smyczkę. Bo idzie. Muszę pytać panie. No trudnego? Zadaj pytanie techniczne Silka. Jak można imić? Nie, to nie jest takie trudne. Takie okolo się podbał? Nie, nie. No to nie jest dowiedzieć. Sceny techniczne teraz. Nasz... Mamy dwa syntery, taką OPS i Cloud. Ale ja często mówiłem o tym, dlaczego żeśmy rozdzielili te serwery. Teraz pytanie, znaczy po poprzednio było wszystko na jednym serwerze, teraz zostało w dwóch serwerach. I pytanie, dlaczego to zrobiliśmy? To jest bardzo trudne pytanie publiczne, ale ja często o nim mówiłem chociażby w naszym czasie. Bo ten Digital Ocean ma często problemy z łączem. Ostatni na audycji. Prowadzę zmienić pytanie. Znaczy, czemu rozdzieliłeś serwery? Tak, no, ale gdzieś nie byliśmy na jednym serwerze. No tak, który się sypał. Nie, nie sypał się. Właśnie, no nie wiesz. W takim razie, no nie pamiętasz. Chyba nie będzie takiego serwera. A teraz rozdzieliliśmy, dlatego że mieliśmy problemy z łączami, ale nie w Digital Ocean. Tylko w Gdańsku. Dlaczego? Dlatego trzeba bilić tymi blok. Za to, że tam jakiś serwer mają. Nie wiadomo. Dlatego teraz mamy na dwóch serwerach. Zresztą dzięki temu jesteśmy trochę bardziej legalni, nie nadajemy z Polski. Tylko ze Stanów Zjednoczonych. Więc w razie gdyby nas mieli ścigać, to... Za ich was nie ścignie. Za ich nas nie ścignie, ale będą chcieli nas ścigać ze Stanów, to będą musieli... Przyjechać. Ale za to, co robili broni, ten Zajks może się przyczepić?
Nie, teorii... to jest kwestia legalności i to jest... To jest też non-profit właśnie. To jest tak, że my dajemy już produkty, które są darmowe, które są... Nie, są autorzy niezrzeszoni. A jeżeli autorzy są niezrzeszoni, no to nie ma tutaj w ogóle żadnych... Zajść czy inny... Ja też nie daję żadnych oryginalnych pisanych serii, ja tylko przeróbnie... No, on nie daje oryginalnych pisanych serii, to jest chociażby fakt. Na przykład Edith nie nadaje, to ja nie wiem, on chyba ma licencję czy coś. Tak, wygadywali się z Hasbro. No, chyba też. No, my nie mamy, no bo... Mamy taki kraj, że po prostu byśmy się nie wypłacili. Z tymi zarobkami. Twardo się nadzieję. Co roku sobie myślę, to jest na miesiąc. Połowę obecną jeszcze za pierwotny listę składek. To w tej cenie. Pierwszy polski utwór w naszym radiu. Jakiego był wykonawcy? Strzelałbym, że Jagasa. No i właściwie zdaje się. Tak, wszystko co straciłem. To był nasz pierwszy poszczyt. Nie, nie, fajnie brzmiało. Ale... Teraz są dźwięki zwykłe. Nie. Jedzie ostatnie pytanie, a reszta. Co sobie wziąć. Podziem. On sobie poszedł. Ciekawe, nie będzie się musiał za to pokosztować. Ostatnie pytanie będzie dotyczyć. Jaki był nasz pierwszy damski głos na antenie? Oczywiście, że Elionek. No, Elionek. No, możesz sobie podać wziąć. Ileś tam w sumie też. Nie wiem, która jest godzina. Macie jeszcze 3 minuty. Tak? Jeszcze 4 godziny, ale tam już w sumie większość tak, że w sumie powiedzieć, co mam powiedzieć, co powiedziałem. W każdym razie więc dziękuję wam za to, że byliście. Chyba, że jeszcze macie coś. Nie, no jak nic nie miałem pytania, to już nie robiłem. Pewnie po prostu pójdą do domu i posłuchają się na ale... Nawet chyba raz to nie dałeś, tak? Zabijaj net, mówił. Właśnie, no, ale was znajdzie uwagę w systemie requestów. Czy zostanie taki system, jak jest? Wiesz co, na razie należy zostanie to, co jest, no bo... No, trzeba to naprawić. Nie jest tak poskładany, tak roboczo, że tak... Nie no, wszystko działa. Tylko po prostu pewien element nie działa. Ale nie jest element, który akurat blokuje coś. No. To ludzie mogą wrócić do domu, zamówić piosenki. Droga, wróci do domu, zamówić wszystkie swoje. A ty będziesz nic powiedzieć. Ale będziemy grać tak, ta debata zamówić, bo jest u nas zapisane jako, że jest niepełnosprawny głos. Więc będziemy zamówić. No, w takim razie ja wam dziękuję za to, że byliście. No i mam nadzieję, że będziecie nas słuchać. Możecie nas szukać na Facebooku, jeżeli nie byliście. Na Google Plus nie mamy fanpage'a, ponieważ Google Plus jest do dupy. Śmiejesz się? A Facebook właśnie z Google Plusa. Google Plus zaraz odejdzie do Lamusa, bo tam już Google wszystko zaczyna odłączyć od sumy. No, tak jest. Więc zostanie tylko znów Facebook i się skończy. Na YouTubie myślę, że w ciągu miesiąca wszystkie, mam nadzieję, materiały z tego ARK się znajdą, więc będzie można sobie zobaczyć, jak to wyglądało na sali Celestii, tam mieliśmy podchodzić do miksera, więc przesłamy. A mniej więcej na kim subskrybuje mniej więcej konto? Radiej. I tam będzie to wszystko rzucone. Będą może jakieś zbiory czy no i cóż mogę więcej powiedzieć.
Częstujcie się drzwikami, a ja wam dziękuję.